Witam wszystkich. Dziś jedziemy robić T3 w zbożach. Tak wygląda planteka założona pod spód, która ma na celu ochronę kłosów przed uszkodzeniem. Tak jest zawieszona z przodu. Jest rurka usztywniająca. Tu jest w środku. W tym miejscu jest kolejna rurka usztywniająca, która ma na celu podnieść tą plantekę do góry z powrotem, żeby nie wisiała. Tu są wykorzystane do mocowania śruby do montowania, która tam nam się miesza. I jedynym miejscem, gdzie jest przykręcona, jest tutaj. Tu są dwie śruby z jednej i z drugiej strony. Tak to wygląda od tyłu. Dodatkowo z tyłu jest napięte takimi gumowymi ściągaczami, żeby ta końcówka nie wisiała. Planteka ma zastosowanie również w rzepaku, żeby była stosowana. No i jedyny mankament jest taki, że ten płatki gromadzą się tutaj. Gdy tam jest rosa czy coś, no to mocno obciążają tę plantekę. Natomiast myślę, że w pszenicy to nie będzie występowało. Zamontowanie tego zajmuje około 5 minut. No chyba, że tak jak dzisiaj zamontowałem ją odwrotnie, czyli na lewą stronę. W sumie chodzi o to, żeby tak tu jest sklejona planteka, żeby się przesuwał w tamtą stronę, nie pod włos, bo może tutaj zadzierać tą i w konsekwencji rozkleić plantekę. No minusem też jest to, że troszkę ogranicza promień skrętu. No z racji tego, że tu koła dość mocno się, że tak powiem, łamią, to takie jest, nazwijmy to, normalne teraz promień skrętu, jak w typowym ciągniku, tak choćby tym moim drugim ciągniku. Także trzeba troszkę zwalniać przed ostrymi nawrotami. Patent się sprawdza, rzepak jest mało uszkodzony. Znaczy w sumie chodzi o to, że jakby czasem trzeba było pod włos jechać, to żeby go nie uszkodzić bardziej. Bo tych elementów wystających no troszkę tu jest. Tutaj dwie rurki w zbiorniku, w ramie, później rama od tuza. Później jest tutaj przednia oś. Później środek ciągnika, no i na końcu opryskiwacz też tam ma. Takie dość ostre krawędzie, szczególnie tutaj jak mocowana pompa. A tak to się to ładnie wszystko prześlizguje po tej plantece. Także jedziemy, jestem zatankowany, jedziemy w pole i zaczynamy powoli się zbożami zajmować. Ostatni, myślę, już zabieg. Jest to robiony zabieg na grzyba, no i na mszyce, bo powiem szczerze, także to co się ostatnie parę dni w polach zaczęło dziać, to jest jakaś masakra. No zobaczymy, jak to będzie dalej. Ja liczę na to, że to jest mój ostatni zabieg w zbożach. Do usłyszenia. No i jesteśmy na kolejnej działce. A dlatego tutaj filmuję, bo przed nami widać ta działka, na której w tej chwili jestem, ma 15 metrów, a sąsiednie mają 5,5-6. Z taką prędkością jeździmy, około 9 km na godzinę. Takie ciśnienie. A tak to wygląda za nami. Dysze dwustrumieniowe, arbuza. Moja końcówka już idzie tam nad sąsiadem. Fajną mgiełkę robią, tam w lusterku coś tam może widać, może w tym bardziej. To są dwustrumieniowe, ale o zwykłej konstrukcji, czyli nie antyznoszeniowe, nie rzektorowe. Fajną mgiełkę robią. Dzisiaj praktycznie w ogóle nie ma wiatru, więc można sobie na takie
luksus pozwolić, bo gdy zazwyczaj robiłem to na niebieskich eżektorowych, no troszkę wolniej trzeba jechać, żeby uzyskiwać 250 litrów wydatku przy tych prędkości. Manometr delikatnie oszukuje, jakieś pół bara. Nie wiem co, dlaczego nie schodzi do zera, tylko zatrzymuje się na pół. No i zawsze trzeba pół więcej trzymać. Taka przypadłość tego opryskiwacza. Wymieniać się trochę chyba nie opłaci. Bo skoro przy każdym ciśnieniu jest tak samo, to niech sobie tak zostanie. Po prostu tak wygląda, jakby wskazówka była w złym miejscu nałożona, natomiast niby się to odkręca to szkiełko, ale no niestety jest tak mocno zakręcone, że nie jestem w stanie go, a nie chcę go uszkodzić. Póki działa, to niech sobie je jest. Chyba że się coś mu stanie bardziej, no to wtedy wymienimy na nowy. Ta pszeniczka to jest Patras. Mam ją już chyba ze 4, co najmniej 4 lata, jak nie 5. Może inaczej, tą odmianę się jest 4. A jak nie 5 lat, bo co roku jest odmieniana. Bo powiem tak, że fajne parametry ma. Później finalnie przy oddawaniu to na młyny. Jest w miarę odporna na choroby, na wyleganie. No i przede wszystkim jest odporna na zimę, o tak to ujmijmy. Czyli zarówno można troszkę później zasiać, ona się fajnie rozrasta na jesieni, ma dobry wigor jesienny. Jest naprawdę bardziej zielona niż inne pszenice siane w tym samym terminie. I to samo jest wiosną, że dużo szybciej się zbiera niż inne pszenice. Tu mamy taki rarytas, że jednym polem przyjechaliśmy tu na ten koniec, a drugim sobie wrócimy. Ta działka ma jakieś 740 metrów długości do, no powiedzmy do tego, do drogi, bo tam za drogą też jest kontynuacja tej działki, no to tam jakieś 70 metrów jeszcze dochodzi, także 800 chyba 10 albo 20 metrów ma cała. Jeździmy w automacie, że na obrociach nam automat zrzuca biegi na niższe, żeby się lepiej manewrowało, a w trakcie jazdy utrzymuje prędkość zadaną. I jest od razu ustawione tak, że przy tych obrotach mam zadane ciśnienie, natomiast gdybym wałek wyłączył, to automatycznie wrzuci C5, może nawet tutaj z góry by C6 wrzuciło, tak żeby prędkość utrzymać, natomiast już obroty silnika jak gdyby schodzą wtedy na drugi plan z racji tego, że no nie, wałek nie musi się ze stałą prędkością obracać. Bo tu mam automatykę uzależnioną od włączenia wałka w tej chwili. To tyle z tej działki. Następne są, no niestety nie ta po sąsiedzku szeroka, tylko gdzieś tam dalej. Może coś dogram, jak będę na jakiejś większej, albo jak się będzie coś ciekawego działo, no bo taka monotonia jazdy to niewiele wnosi do sprawy. Tym bardziej teraz jedziemy pod słońce, nie wiem co tu będzie widać, bo szyba jak zwykle u mnie brudna. Bo zawsze gdzieś się tam czymś ochlapie. A kurz osiądzie, do usłyszenia przy następnej okazji.